Powiedz mu o tym, to tytuł dzisiejszego rozważania, właśnie z Ewangelii Marka. Dokładnie w centrum tego rozważania jest historia o uzdrowieniu teściowej Szymona. Ta historia chodzi za mną od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy od wczoraj, czy wcześniej, a ponieważ gdzieś, no nie dawała mi spokoju cały czas, wiecie, nie wiem, czy tak macie, ale ja czasami tak mam po prostu. Jak już coś się przyklei i nie chce odpaść, no to trzeba się, to trzeba się po prostu w tym kierunku odwrócić. I zwyczajnie w świecie zacząłem pytać, Panie, czy chcesz mi coś powiedzieć przez tę historię? Czy chcesz mnie czegoś nauczyć przez tę historię? Czy jest coś, co chciałbyś, abyśmy widzieli, wiedzieli, usłyszeli, przyjęli jako zbór? I wtedy najlepszym sposobem jest, słuchajcie, po prostu studiować to słowo, rozważać je. Nawet jeżeli jest tak, że rozważasz i wydaje się, że no nic szczególnego z tej historii na ciebie nie wyskakuje, nie zniechęcaj się. Módl się i pytaj, Panie, no więc o co chodzi? Czemu ta historia za mną chodzi? Czemu? Najlepiej jest po prostu zacząć studiować ten dany fragment, zataczając coraz większe kręgi i wchodząc coraz głębiej w tę historię poprzez studiowanie na przykład tego, do czego ta historia się odnosi lub co autor mógł mieć na myśli, o czym on myślał, pisząc tę historię. Dlatego dobrze jest nie tylko uważnie przestudiować tę historię, ale również bardzo uważnie i szeroko przestudiować fragmenty ze Starego Testamentu, do których ona się odnosi. Ponieważ występuje naprawdę realne niebezpieczeństwo, że w tekst, pewien tekst, który czytamy, włożymy jakieś swoje wyobrażenia. Przecież nie o to chodzi. I z jednej strony ogromnym zagrożeniem jest to, kiedy coś odejmujemy z danej historii, a z drugiej strony niedobrą rzeczą jest to, kiedy można powiedzieć, dodajemy za dużo do tej historii, czyli też przeakcentowujemy pewne rzeczy. A więc chodzi o to, żeby znaleźć sens i kontekst tego, o czym tu jest mowa. No więc jeżeli chcielibyśmy rozważać tę historię o uzdrowieniu teściowej Szymona, to ja uchwyciłem taki kontekst od momentu, w szczególności od momentu, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów nad Jeziorem Galilejskim, potem werset 39, a więc gdzie Jezus udaje się z rana na modlitwę, a potem mówi do uczniów, bo ci przychodzą, mówią, wszyscy Cię szukają, to są, wiecie, to jest prawda. Dzisiaj możemy mówić, świat nie jest zainteresowany Bogiem. Powiem wam, to jest nieprawda. Świat nie jest zainteresowany martwą religią. Ale jeżeli świat miałby tylko do czynienia z realnym Bogiem, to okazałoby się, że wszyscy biegną ku życiu. Wszyscy biegną. I widzimy więc ten werset od 35 do 39, że właśnie Jezus mówi, pójdźmy również gdzie indziej, bo zostałem posłany na to, aby głosić i aby właśnie jakby zaprowadzać Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie się uda. A więc taki kontekst, prawda? Taki szeroki, chociaż właściwie powinniśmy czytać już od początku Ewangelii i zachęcam Cię, jak później wieczorem, żebyś przestudiował sobie w szczególności odnośniki ze Starego Testamentu. Księga Malachiasza 3, 1 do 4. Później Księga Izajasza 40, od 3 do 11. Oraz Księga Izajasza 64, od 1 do, tam niżej nawet, do 11. Cały Psalm 2 oraz cały Psalm 91. Przestudiuj, przeczytaj i
żebyś i umieść sobie to, co tam jest napisane tutaj właśnie w tych poszczególnych miejscach Ewangelii Marka. A więc dobrze, czytamy, że Jezus jest nad Jeziorem Galilejskim i w pewnym momencie mówi do kogo? Do Szymona i do Andrzeja: pójdźcie za mną. I czytamy o tym, że oni zaraz porzucili sieci i poszli za nim. I dalej idąc brzegiem ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana. Oni również byli rybakami. Do nich skierował to samo wezwanie i oni pozostawili ojca swego, najemników z łodzią, i też poszli za nim. Ale powinniśmy mieć świadomość, że to już jest pewien koniec pewnej historii. Bo i Szymon, i Andrzej, i Jakub, i Jan, oni tak byli z Jezusem na doskok do tej pory. Oni słuchali Go, byli w jakiejś relacji z Nim, ale to nie było takie chodzenie, taka decyzja, że tak, chcę pójść za Nim. I to się wydarzyło właśnie tutaj. Po takim okresie chadzania za Jezusem, Jezus skierował do nich konkretne wezwanie. Pójdźcie za mną. I oni, dojrzewając tej decyzji, rzeczywiście odpowiedzieli pozytywnie. A musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy odpowiedzieli pozytywnie na takie zaproszenie Jezusa. Ci odpowiedzieli, to są uczniowie, oni poszli za Jezusem. I teraz, tak jak się rozwija ta fabuła w Ewangelii Marka, to zwróćcie uwagę, jaka jest kolejność tego, co tam się dzieje. W pierwszym momencie oni udają się w Kafarnaum, w sabat, do synagogi. I to nam pokazuje, że dla Jezusa, dla Syna Bożego, dla Boga jakby ważne, być może najważniejsze jest zgromadzenie Jego ludu. Byśmy powiedzieli, świątynia, lud w świątyni, synagoga, lud w synagodze, Jego lud, tak? I dzieją się tam różne rzeczy. Jezus głosi słowo i oni słuchając Go, widzą, że słyszą, że zdają sobie sprawę, dochodzą do takiego wniosku, że On głosi jak ten, który ma moc uczynić to, o czym mówi, a nie jak uczeni w Piśmie. On cokolwiek mówi, oni wiedzieli, że On to za chwilę może uczynić. I teraz wyobraźcie sobie, jaka tam histeria ma miejsce, bo może sobie wyobrażamy, że wypadł nagle jakiś człowiek, zaczął się ślinić, oczy przewracać i taki po prostu, wiecie, typowy opętany. Ja uważam, że to mogło być zupełnie inaczej. Jezus zaczął głosić takie słowo, które konfrontowało i wzywało, więc wstał jakiś, wiecie, człowiek i po prostu: przestań takie rzeczy opowiadać. Chcesz nas zgubić. Czy słyszysz, jakie będą konsekwencje Twojego nauczania? Mogło tak być? To nie jakieś takie, wiecie, szaleństwo, tarzający się facet po ziemi, tylko po prostu człowiek, który wstał jakby... On tutaj broni zgromadzenia przed jakimś, wiecie, przed jakimś przełomem, przebudzeniem. Coś w tym stylu. Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego, ponieważ to, czego diabeł nie chce, to to, żeby lud Boży miał dobre oczekiwania. I ukazuje je jako coś, co może powodować to oczekiwanie na te Boże działanie niezwykłe, że taka zguba, takie, wiecie, narażanie się na jakieś niebezpieczeństwo. Chcesz nas zgubić? Jezus nakazuje temu demonowi, aby zamilkł, wyszedł z niego. I duch nieczysty, zobaczcie, jak się zachowuje. Szarpnął tym człowiekiem, zawołał głosem wielkim, w pewien sposób też zamanifestował swoją moc, swoją władzę, ale musiał ustąpić. Czemu? Ponieważ Święty Boży, Syn Boży, Syn Boży, Bóg żywy, wcielony,
stanął w tej synagodze i on doskonale wiedział, kto przyszedł. Kto przyszedł? Co to znaczy, że z nieba rozlega się głos: Ty jesteś moim umiłowanym synem, źródłem mojej radości. Sam Syn Boży przyszedł wtedy do tej synagogi i ten demon po prostu zdaje sobie sprawę, że poza tym zamieszaniem on nic innego zrobić nie może, jak usłuchać, ponieważ przychodzi Święty Boży, Syn Boży. I oczywiście super sprawa. Wow! Co tu się stało na tym nabożeństwie? Chwała Bogu! I wiecie, tak sobie pomyślałem, jak cudownie, że Szymon z Andrzejem i Jakub z Janem to nie byli ludzie, którzy prowadzili podwójne życie. Że w synagodze to my gadamy, wiecie, takie święte klimaty uprawiamy, a w domu to już normalne, szara codzienność. Nie. Oni po prostu pragnęli, by to, co tam się zadziało, by to przynieść do domu. Do swoich bliskich. Pragnęli po prostu, aby Jezus wszedł do ich domu. I aby to królestwo tam się manifestowało, tam zostało założone. I zobaczcie właśnie, jak potem czytamy, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce. Ja rozumiem, że jak facet ma gorączkę, to jak jest 37,8 albo 38,5, to on leży już nieżywy. To 38,5 to też już jest wysoka gorączka. Ale jak teściowa leży w gorączce, zmrożona gorączka, to ja się zakładam, że to była naprawdę gorączka. Taka po prostu gorączka. Ona była złożona tą gorączką i zobaczcie, co się dzieje, że jak tylko weszli do domu, zaraz powiedzieli mu o niej. Wyobrażacie sobie? Zaraz mu powiedzieli o niej. Już tylko przekroczyli próg i Szymon albo inni: Panie, teściowa jest po prostu w tej wielkiej gorączce. I zobaczcie, co się dzieje. Przystąpiwszy, ujął ją za rękę. Jak rozumiem, wziął tę rękę, złapał tę rękę, ujął ją i podniósł ją, co dosłownie znaczy, że opuściła ją gorączka i usługiwała im. Teraz słuchajcie, kto z was miał wysoką gorączkę? Więc ja długi czas w swoim życiu chorowałem na anginy i tam 40 i ponad to było norma. Po prostu ataki gorączki były takie, że czułem, jak mi, wiecie, wykrzywia gorączka, mi po prostu wykrzywia palce. Taki był szybkie uderzenie gorączki, prawda? Wtedy człowiek jedyne, co chce, to zniknąć po prostu. Wysoka gorączka to jest coś strasznego, beznadziejnego, ogólny ból. Natychmiast tracisz siły, chęci do wszystkiego. Skupiasz się jedynie na tym, żeby przestało. I zobaczcie, gdy Jezus przychodzi, bierze ją za rękę i ją podnosi, to sobie wyobrażam ten moment, jak ta gorączka po prostu spada. I to jest cudowne uczucie, jak gorączka spada. 38,5 i ci się wydaje, że świat jest znowu kolorowy. A to zupełnie gorączka spadła. Spadła zupełnie. Jestem przekonany, bo wiem, jak to było, po czymś takim po prostu jesteś wyczerpany. Jedyne co, to po prostu niech on teraz śpi, niech ona teraz śpi i niech wraca do sił. Ale słuchajcie, to, co zrobił Jezus, to było absolutnie niesamowite, ponieważ wróciły jej również siły, ponieważ ja nie wierzę, wiecie, że ona taka snująca się i chce tam im usługiwać, a Jezus by na to pozwolił. No nie wierzę w to. On po prostu był inny. Jest inny. Po prostu kazałby jej leżeć i raczej by Szymona zapędził do roboty. Albo sam by po prostu poszedł i wziął te, wiecie, herbaty i tak dalej i zaczął tam usługiwać.
Po prostu Jezus nie jest, wiecie, taki. Ale ona odzyskała pełnię sił, bo po prostu mogła i chciała. I kto wtedy miałby, kto wtedy miałby jej przeszkodzić, usługiwać? Skoro ma w pełni sił, skoro rzeczywiście może chodzić, no to pewnie wszyscy się cieszą. No wyobraźcie sobie, jaka to musiała być radosna chwila, jaki radosny czas po prostu. I tak sobie myślałem o tym obrazie właśnie i myślę sobie, to jest cudowne. Jezus nie tylko jest przejęty zgromadzeniem ludu, żarliwość o dom Twój pożera mnie, pamiętacie te słowa, czyli o świątynię Bożą, ale On jest również tak samo przejęty tym, co się dzieje w domu Jego dzieci, Jego braci. I ta historia, ja tak sobie ją czytam, może ktoś powie, że to jest naiwne, ale uważam, że nie. Ona nas zachęca, żebyśmy tego Jezusa, o którym słuchamy, którym razem, nie wiem, wiecie, studiujemy, rozważamy, żebyśmy tego samego Jezusa nieśli do swoich domów. Ponieważ On jest zainteresowany tym, co nas przejmuje. Bo czytamy, że oni zaraz opowiedzieli Mu o niej, ale przecież to mógł być, nie wiem, jakiś ich poważny problem, który, wiecie, zaprzątał ich myślenie, absorbował całkowicie ich uwagę, bo to może być choroba, może być jakiś problem, może być jakaś sytuacja w domu, nie wiem, w pracy, w rodzinie. No pomyślcie sobie, prawda? Coś, o czym byście o teraz opowiedzieli Jezusowi. Może to jest coś właśnie w robocie, może to jest coś właśnie w domu, może to jest coś z jakiejś relacji. No po prostu... Jak czytam tę historię tak prosty sposób, to widzę, że Marek mnie zachęca. Hej, zaproś Jezusa do swojego domu i powiedz Mu o tym, aby On to ujął, podniósł, przywrócił do tego stanu, który jest stanem, byśmy powiedzieli, jakimś uwielbionym, który wywyższa Jego imię. I tu się pojawia takie, wiecie, pytanie. Czy my możemy taką prostą analogię robić? No, a czy powinniśmy? Bo tak naprawdę uczciwie powinniśmy sobie zadać takie pytanie, czy to, żeby się ktoś nie rozbił w wierze, tak? Ale zobaczcie, co się dzieje później, wersety 35 do 39, nawet wcześniej, bo historia z teściową kończy się 31 wersetu, tak? Że ona powstała i usługiwała im. No to jest dla mnie po prostu fenomenalne. Wiem, jak to jest po takiej gorączce. Nie, to człowiek po prostu powinien spać, wracać do sił. Tak się zastanawiam, czy nie masz teraz takiej myśli w głowie? Nie mów mi o tym. Nie uderzaj w te struny. Nie uderzaj w te struny. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jak przeczytacie wszystkie te fragmenty, Malachiasza, 3 rozdział, Izajasza, 40 rozdział, później Izajasza, 64 rozdział, Psalm 2, to zobaczycie, że będziemy prowokowani do tego, aby mieć nadzieję. Oczekiwać. Bo Bóg działa na rzecz tego, kto oczekuje. Oczekuje. Muszę wam powiedzieć, że miałem w swoim życiu takie momenty, kiedy mówiłem sobie dosyć. Nie chcę tego słuchać i nie chcę już o tym mówić. Nie chcę tego słuchać, żeby w sobie nie rozbudzać nadziei i nie chcę o tym mówić, żeby w innych nie rozbudzać nadziei. Ale to jest zachowanie, które bardziej przypomina tą troskę tego opętanego niż to, co ma w sercu Jezus. Tak?
I zobaczcie, że bo gdy tam się wydarzyło w tym domu, oni się cieszyli sobą, po prostu rozmawiali, byli ze sobą. Nie wiemy, co tam się wydarzyło, ale wiemy, że są razem na pewno Szymon, na pewno Andrzej, na pewno Jakub, na pewno Jan, na pewno teściowa. Ja wiem, że mu nie piszą o żonie Piotra, no ale ja zakładam, że tam po prostu było całkiem tłoczno w tym domu i nie wiemy, co tam się wydarzyło i super, nie wszystko jest na pokaz, nie wszystko jest online, nie? Ale zobaczcie, co się dzieje później. Gdy nastał wieczór, ja myślę, że to była już, że to był sobotni wieczór, dobieg końca sabat. Gdy nadszedł wieczór, a więc zaczął się kolejny dzień, bo dzień zaczyna się zachodem słońca, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, opętanych przez demony, całe miasto zgromadziło się i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. I tu się też to nie kończy, bo w 35 wersecie jest powiedziane, że Jezus wczesnym rankiem, to mogło trwać długo, wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł, udał się na puste miejsce, tam się modlił. Oczywiście uczniowie odnaleźli go, panie, wszyscy cię szukają, pora wracać, bo tu jest tylu potrzebujących, a on co mówi? Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony, czyli wszędzie, gdziekolwiek poszedł, zachowywał się tak samo. I na tej podstawie ja uważam, że nie ma podstaw sądzić, że Jezus zachowałby się inaczej, gdyby na przykład teraz był z nami tutaj. Bo po prostu ten model prezentował wszędzie, gdziekolwiek nie poszedł. I uważam, że powinniśmy być pełni takiego dobrego oczekiwania, myśląc o Jezusie. A najgorsze, co może być, to mówiąc o Jezusie, niczego się nie spodziewać. Taka rozmowa dla rozmowy, gadka dla gadki, po prostu wiecie, tak, to jest najgorsze, co może być. I teraz słuchajcie, chciałbym wam pokazać, jak zachęcają nas do tego inne fragmenty. Otwórzcie teraz Izajasza 64 rozdział. Izajasz 64 rozdział, to on się pojawia, gdy jest ta opowieść o tym, że Jezus przychodzi dać się ochrzcić, tak? I pamiętacie, trochę o tym mówił pastor Tomek Terefenko, jak był u nas. On opowiada, pamiętacie o Ewangelii Marka, mówił, że ona to jest trochę taka kanapka. Nie wiem, czy zapamiętaliście, ja byłem wtedy głodny, więc zaraz mi się taki cheeseburger przed oczami pojawił. Łatwo zapamiętać. W każdym razie i teraz co tam się dzieje? Nad tym, w czasie tego chrztu Jezus wychodzi z wody i Marek to opisuje w ten sposób, a Marek opisuje najprawdopodobniej to, co my czytamy, to jest Ewangelia, którą on słyszał od Piotra właśnie. A więc Marek najprawdopodobniej spisał Ewangelię, którą głosił Piotr. I zwróćcie uwagę, że kiedy wychodził z wody, czytamy, ujrzał rozstępujące się niebiosa, tak naprawdę rozrywające się niebiosa i ducha następującego jak gołębica i rozległ się głos z nieba. To był głos Boży. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Teraz zobaczcie, jak ważne jest czytanie tekstów ze Starego Testamentu. Bo przeczytajmy sobie teraz po prostu dwa fragmenty, które tutaj są ulokowane w tym opowiadaniu, żeby zobaczyć pełną perspektywę. Izajasza 64 rozdział, od wersetu 1 do 5. Otwórzcie proszę. Izajasza 64, od 1 do 5. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed Tobą. A więc Boże, rozerwij niebiosa i stąp na tę ziemię i objaw swoje imię swoim nieprzyjaciołom, aby na narody spoczęła taka bojaźń, żeby zaczęły drżeć, mieć taką zdrową bojaźń przed Tobą. Zobaczcie, gdy czynisz dziwne rzeczy,
których nie oczekiwaliśmy. Dalej. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, oprócz Ciebie Boga działającego dla tego, który Go, co? Oczekuje. Słuchajcie, no to są bardzo zachęcające słowa. Bo jest modlitwa: Panie, rozerwij niebiosa i stąpi. Stąp. Rozerwij niebiosa i stąp. Te narody, które nas osaczają, potrzebują poznać Cię i zadrżeć, ale również my dzisiaj tak potrzebujemy, byś wkroczył w naszą rzeczywistość, w tą szarą codzienność i aby tam Twoje królestwo się objawiło. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, i te słowa mówią tak naprawdę: nie ograniczaj Boga w Jego działaniu. Pozwól Bogu się zaskoczyć odpowiedzią, tym, co On chce uczynić w Twoim życiu. I jest ta modlitwa: obyś stąpił. Boże, obyś stąpił. No prawda jest taka, że Żydzi dobrze wiedzieli, że Bóg jest wszechobecny. Z jednej strony transcendentny, oddzielony, prawda, nikt Go nie może zobaczyć, nikt Go nie widział, nie zobaczy. A z drugiej strony wszechobecny, ale tutaj oni mówią o takim szczególnym stanie, kiedy Bóg zstępuje, jest teofania, Bóg przychodzi do swojego narodu i to naprawdę czyni różnicę. Tak dobrze jest żyć z Bogiem na co dzień, po prostu przez wiarę, po prostu ufając Jego przykazaniom, po prostu w ten sposób, ale jakże cudowne jest, kiedy On przychodzi, aby uczynić rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Czego od wieków nie słyszano. Zobaczcie, powtarzamy to słowo, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało i my mówimy tylko o niebie, ale posłuchajcie, to czyni Bóg wstępujący, rozrywający niebiosa, wstępujący tutaj do nas, w naszą rzeczywistość. Nie widziałeś tego, nie słyszałeś jeszcze o tym. Czy to mogą być rzeczy, które jeszcze nie były opisane? No mogą być. Ale pytanie jest, czy oczekujemy, czy pragniemy, czy naszym wołaniem jest: obyś stąpił, obyś rozerwał niebiosa. I to, co się dzieje w czasie chrztu Jezusa, to jest właśnie to. To jest odpowiedź Boga, który rozrywa niebo i mówi: to jest moja odpowiedź. Teraz będzie się działo. Mój Syn. Nie mogłem posłać nikogo lepszego. I z kolei werset 11. Rozległ się głos z nieba: Ty jesteś Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To teraz proszę, otwórzmy psalm drugi i zobaczmy, co to w ogóle jest za psalm. To jest psalm mesjański. Psalm drugi. Piosenka natchniona. Nie tam jakiś refren, po prostu wiecie, taki wydumka, tylko po prostu natchniony psalm z inspiracji Ducha Świętego. I zobaczcie, co tutaj jest powiedziane. Przeczytajmy nawet cały. Czemuż burzą się narody? Ludy myślą o próżnych rzeczach. A tylko popatrzcie, ile razy ten psalm jest cytowany w naszych Bibliach. Kościół lubił cytować ten psalm. Czemu burzą się narody? Ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Przeciw Ojcu i Jego Synowi. Co mówią? Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim, gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. I teraz uważajcie, Bóg ogłasza zarządzenie. Synem moim jesteś.
Dziś cię zrodziłem. Zobaczcie, to się dzieje właśnie, to jest wypełnienie tego psalmu, tego, o czym on mówi. Bóg ogłasza swoje zarządzenie. I co mówi? Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo, krańce świata w posiadanie. Teraz słuchajcie, jest takie niebezpieczeństwo, które obserwuję. U siebie to widziałem też na pewnym etapie swojego duchowego życia i widzę u chrześcijan wielu, że ludzie biorą te słowa do siebie. Ale to nie są słowa do ciebie. Chwała Bogu. To są słowa do Syna Bożego. Ojciec mówi do syna, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo, krańce ziemi w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią, weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał, abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Ojciec mówi do syna, proś mnie teraz, a ja ci dam narody w posiadanie. Dam ci te wszystkie narody, daję ci tę ziemię po krańce, po jej krańce. Niesamowity obraz. Biada wrogom, chociaż oni są wzywani do nawrócenia, do pamiętania, ale zobaczcie, jaki jest ostatni wers tego psalmu. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Ci, nawróćcie się. Ale ty, który ufasz Panu, Jego wolą, w Jego sercu jest, chcę, aby był szczęśliwy. I to jest ten król, który prosi ojca, aby dał mu narody w posiadanie. Nie, aby je ciemiężyć, ale aby czynić je szczęśliwymi. Aby ciebie uczynić szczęśliwym. Co za obraz. I właśnie Jezus, który wyszedł z Jordanu i ten głos nad nim rozlegający się i to ogłoszenie Boże, daję ci narody, proś, daję ci te narody. I zobaczcie, co on zrobił. On oddał swoje życie za nas, aby wszystkich do siebie pociągnąć, aby wszyscy, którzy mu zaufają, byli szczęśliwi. O tym mówi Słowo Boże. Oczekujesz tego? Już teraz nie musisz czekać, się modlić, aby Pan stąpił, bo On stąpił. On rozerwał niebiosa. Drugi taki obraz, który widzę. Rozerwana kurtyna. Wiecie, ile miała zasłona w świątyni? Około 20 cm grubości. Jakiej siły trzeba, żeby rozerwać coś takiego z góry na dół? Ano właśnie tej miłości Boga, by w końcu błogosławić tych, którzy Mu ufają. Wylać na nich swoją łaskę. I teraz zobaczcie psalm 91, dobrze? Na tym skończymy, bo jeszcze jest wiele innych tych fragmentów, do których naprawdę lektury zachęcam, ale tutaj na potrzeby, bo już jest dosyć późno. Psalm 91. Posłuchajcie. Jest problem z interpretacją tego psalmu, ponieważ wiem, że chętnie sięgamy po ten psalm jako coś, co jest obietnicą dla nas. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest w pierwszej kolejności obietnica dla nas. Znów to jest obietnica dla Syna Bożego. I przez to dla nas. Bo w Nowym Testamencie cały czas słyszymy tą historię. W Chrystusie, w Nim odniósł zwycięstwo nad nimi, w Nim rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, w Nim przybił tą listę obciążającą nas,
czyli żądania słuszne, żądania zakonu, które on wypełnił w nim. Jest pełnia boskości w nim. I teraz przeczytajmy ten psalm 91 i chciałbym, żebyśmy to zobaczyli wyraźnie, że to jest, że tutaj on mówi o Mesjaszu, mówi o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie, o tym jego takim triumfalnym pochodzie. I musisz zobaczyć, uchwycić, że przez niego i w nim to jest również twoim udziałem. Ale bez niego nie. Ale dobra wiadomość jest taka. On już przyszedł, umarł, zmartwychwstał, dokonał odkupienia, zasiadł na tronie i żyje. I przeczytajmy teraz. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana: ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego. Plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Namiot, przybytek, świątynia. Albowiem aniołom swym polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Pamiętacie, do kogo był cytowany ten tekst? Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Właśnie do tego wersetu odsyła nas Marek, ale też Łukasz, gdy Jezus jest na pustyni. Kuszony. I zobaczcie, co się dzieje. Adam niestety zgrzeszył. Kain, z którym matka miała wielkie nadzieje, niestety zawiódł. Dawid, wspaniały król, niestety zawiódł. Izrael jako naród zawiódł. My zawodzimy, zawodzimy. Ale On jeden, nigdy. I chce, by Jego zwycięstwo było naszym udziałem. On chce, byśmy się cieszyli Jego zwycięstwem, bo On zwyciężył dla nas. On zwyciężył dla nas. I dzięki temu, że cokolwiek by się nie działo, choćby nie wiem, jaki był atak, On, który zasiada na tronie, może panować na wieki. Dana nam jest wszelka moc, aby wypełnić wolę Ojca do końca i aby wypełniło się, domknęła się historia zbawienia, abyśmy mogli być na zawsze z Bogiem. Bo wcale celem naszym dzisiaj nie jest długie życie. Wiecie, kiedy patrzę na ludzi wierzących, którzy się boją, obawiają się tego, co siedzi dookoła i tak widać strach w ich oczach z powodu na przykład, nie wiem, pandemii. Ja rozumiem, że to jest niebezpieczne, ale słuchajcie, naszym celem jest zbawienie duszy i życie wieczne z Bogiem. Kiedy powstaniemy do nowego życia, powstaniemy w nowych ciałach, by na wieki żyć. 1 Koryntian 15 rozdział z naszym Panem, końcówka objawienia, kiedy Nowy Jeruzalem wstępuje z góry od Ojca Światłości, na zawsze nie ma już żadnej przeszkody, bezbożny jest z ziemi usunięty, po to, aby Bóg mógł być już na zawsze, na wieki ze swoim ludem. Po to Jezus cierpiał. Po to Jezus umarł. Dlatego Jezus zmartwychwstał. Nie dla naszych 90 lat teraz,
chociaż też po to, byśmy byli szczęśliwi i doświadczali, wiecie, zwycięstwa, ale po to, że kiedy powróci, abyśmy powstali do nowego życia, razem z Nim, zmartwychwstali i żyli już na zawsze. O to toczy się bój. O to toczy się bój. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, ja go wysłucham, będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i okażę mu zbawienie moje. I to stało się. Jezus pokonał diabła po to, abyśmy mogli żyć na zawsze z Nim. I teraz, jakie zastosowanie z tego słowa? To, czego chciałbym Cię dzisiaj do czego zachęcić. Nie dziel życia na życie w kościele i życie w domu. To, o czym czytasz w Słowie Bożym, nieś do domu. Nieś do domu. Bo ten Jezus, który siedzi na tronie, On pragnie zagościć w Twoim domu, przyjść do Ciebie i usługiwać. Nie wiem, z czym dzisiaj się zmagasz. Może to jest na przykład, nie wiem, właśnie jakiś grzech na przykład. Z czymś, z czym sobie nie radzisz od długiego czasu. I to wysysa z Ciebie wiarę, jakąś taką odwagę. Jest źródło poczucia, poczucie winy po prostu odbiera Ci, wiesz, chęć do służenia Bogu. Zaproś dziś Jezusa do swojego domu, gdy wrócisz do domu i powiedz Mu o tym. Zaraz. Powiedz Mu o tym. I oczekuj. I oczekuj Jego działania. Dzisiaj mówię do mojej Moniki, hej Monika, przyjdź dzisiaj. Ja planowałam być, ja mówię, no wiem, że planowałaś być, ale przyjdź, bo chcę, żebyś posłuchała dzisiejszego kazania, bo jak wrócimy, będziemy się modlić o Twoje zdrowie. Monika ma pewien problem zdrowotny od jakiegoś czasu. Spokojnie, to nie wirus, ale nie śmieję się teraz. Chcę, żebyście widzieli, tylko bo możecie się wystraszyć, że może jest chora. Nie, bo są pewne osoby chore. Ale mówię, przyjdź, jak wrócimy, będziemy się modlić. Piotr, wiemy, jeżeli oglądasz dzisiaj kazanie, Iwonka, to wiem, że się modlicie, wiem, że się modlimy, będziemy się modlić, ale szczególnie dzisiaj wierzę, że jest taki czas. On jest zawsze, ale Bóg położył mi na serce dzisiaj to słowo i wierzę w odpowiedzi, być może na różne sytuacje. I wiem z doświadczenia, że kiedy słowo jest głoszone, to trzeba wziąć te słowo i po prostu użyć. Użyć. Ola, wiem, że jesteś słaba i wiem, że nie masz sił jak teściowa. A po prostu będziemy się modlić o Ciebie za chwilę. Piotr, Renatka, to jest dobry czas, żebyście się modlili w tym temacie, który jest dla was ważny. Nie wiem, kto jeszcze z nas, jakie ma, wiecie, sprawy, ale po prostu to jest czas. Jeżeli Bóg przemawia do nas przez swoje słowo, to jest czas, żeby się właśnie modlić. To jest czas. Tak, ja wiem, że On jest w stanie zrobić, wczoraj był w stanie zrobić, jutro będzie w stanie zrobić. Ale wierzę, że kiedy jest ogłaszane słowo i Bóg kładzie to na sercu swoim sługom, to weź to słowo, zanieś do domu, w tę sytuację, w której jesteś i zawołaj Jezusa. Zawołaj Go. Opowiem Ci, Jezu, o tym. Posłuchaj tego zaraz, teraz. To jest naprawdę ważne. I bądź pełen oczekiwania. Bo już się dokonało.
Dokonało się, wierzę w to głęboko. Na krzyżu. Nie ograniczaj Pana. On czyni rzeczy, jakich się nie spodziewaliśmy, ale czyni dla tych, którzy Go oczekują. I zachęcam Cię do modlitwy. Teraz będziemy się modlili. Będziemy się modlili o tych, o których wiemy, że potrzebują. Zaraz będziemy się dzielili też tematami modlitwy. Po prostu zachęcam, abyśmy spędzili czas na modlitwie, a potem też jak pójdziemy do naszych domów, abyśmy modlili się w tych tematach, które po prostu są niecierpiące zwłoki. To jest umiłowany Syn. Źródło Bożej radości. On, który pragnie czynić Cię szczęśliwym. Nie są to banialuki ani farmazony, bo tak czytamy u proroków. Szczęśliwi ci, którzy Mu ufają. Amen. Amen. Zachęcam, byśmy się teraz...